rozmowy saunowe. Witam w podcaście Sauna Grow. Nazywam się Bolek Drapella. Jestem przedsiębiorcą, menedżerem, inwestorem, a prywatnie mężem, ojcem tylko matki dzieci. W życiu zawodowym pomagam firmom rosnąć mądrze, rozwijać się międzynarodowo i korzystać z dobrodziejstw technologii przy jednoczesnym zachowaniu ludzkiej twarzy w biznesie. Za dużo czasu poświęcamy pracy i sprawom zawodowym, aby nie przynosiło nam to frajdy w życiu codziennym. Podcast Sauna Grow jest o tym, jak łączyć przyjemne z pożytecznym, jak dzielić się z innymi wiedzą i jak umieć odpocząć od tego wszystkiego. Zapraszam do sauny. Porozmawiajmy o biznesie. I nie tylko. Cześć. Powszechnie wiadomo, że ludzie są najważniejszym elementem, czynnikiem praktycznie każdej organizacji. Szczególnie w organizacjach opartych o usługi, opartych o technologię, internet, tam gdzie to ludzie tworzą technologię, jest kontakt z klientem, czyli obsługa klienta. W tych organizacjach, gdzie sama techniczna produkcja, wykonywanie produktu jest mniej istotne, a ten kontakt z żywym klientem, czy wytwarzanie technologii przez ludzi stanowi klucz całego biznesu, ludzie stanowią często nie tylko teoretyczną wartość firmy, ale i praktyczną. Firmy technologiczne często i te oparte o internet nie mają zazwyczaj swoich nieruchomości, swoich fabryk, nie mają potężnej ilości materiałów i aktywów i tego rodzaju. I tak naprawdę głównym zasobem firmy są ludzie. I szczególnie w tego typu firmach, ale tak naprawdę w tych, w których te zasoby techniczne, fizyczne mają większe znaczenie również, to ludzie stanowią to, czym firma jest, to ludzie stanowią to, czy biznes, który jest dookoła tworzony, przynosi wartość nie tylko dla klientów, ale też dla ludzi zaangażowanych w samą firmę, dla pracowników, dla właścicieli, dla inwestorów. Niby każdy to wie, jest to dość trywialne stwierdzenie, natomiast nie każdy zdaje sobie sprawę, że utrzymanie szczęścia, zadowolenia ludzi w zespole jest kluczowe na różnych etapach. To nie chodzi tylko o wigilię, o vouchery, bonusy, karty multisport, benefity, opiekę medyczną, czy pyszna kawa, czy darmowe lunche. Nie chodzi o benefity. Chodzi o to, żeby ludzie się rozwijali, żeby ludzie dobrze się czuli w swoim towarzystwie, wzajemnie, w firmie. Bo jak już wielokrotnie mówiłem, za dużo czasu spędzamy w pracy, żeby nam to nie przynosiło frajdy. I oczywiście wiele można mówić o istocie zatrudniania właściwych ludzi, o tym, żeby budować zespół świadomie, ale czasami zdarza się, że ktoś do zespołu nie pasuje z różnych względów. I właśnie na tym dzisiaj chciałbym się skupić, na zarządzaniu odchodzeniem ludzi z zespołu. Dlaczego o tym? Ten temat wyszedł kilkakrotnie podczas spotkań w ramach Sauna Grow, spotkań mentoringu biznesowego w saunie, ale też widziałem to w kilku firmach, w których pracowałem, między innymi w AirHelpie, w Morizonie, w Gratce, gdzie to, że ktoś nie pasował do zespołu, zazwyczaj chodziło tutaj o kompetencje twarde i miękkie, ale jednak związane z wykonywaną pracą. To, że ktoś nie pasował do tego zespołu, odkrywaliśmy za późno. I w momencie, kiedy decyzja była podjęta, że z tą osobą trzeba się rozstać, było to pewnym zdziwieniem dla wszystkich zaangażowanych, a przede wszystkim na pewno zdziwieniem dla osoby, której to dotyczyło. Z perspektywy czasu wiem, że takie podejście jest złe, aczkolwiek często stosowane, często obserwowane i poniekąd dość naturalne. Natomiast niecałe dwa lata temu miałem okazję uczestniczyć w warsztacie przygotowanym dla zarządu firmy AirHelp. Zarząd spotkał się w Nowym Jorku i mieliśmy w naszym biurze warsztaty z leadershipu, z zarządzania. Między innymi tam poznaliśmy Jasona Gora, który sformułował takie stwierdzenie i nagrał też piękny podcast na ten temat, bardzo taki praktyczny podcast, o nazwie angielskiej Managing People Out. Dzisiaj z perspektywy czasu i z perspektywy kilku procesów właśnie rozstawania się z ludźmi
które zrealizowałem na podstawie metody Managing People Out. Wiem, że to jest dobra metoda, warto o niej mówić, warto przekazywać dalej to, jak ta metoda funkcjonuje. Stąd też dzisiejszy podcast na ten temat. W wielu organizacjach, szczególnie tych, które szybko rosną, jest silna presja na to, żeby organizacja rosła, na jej wzrost w każdym możliwym zakresie, na to, żeby wykorzystywać zasoby organizacji jak najlepiej. Często, tak jak mówiłem, w organizacjach internetowych, technologicznych, e-commerce'owych, to zasoby ludzkie, tak? Czyli ludzie, zespół są najistotniejszym i kosztem organizacji, ale też i zasobem, bo to są ludzie, którzy generują produkt. Nie ma fabryk, nie ma fizycznie materiałów, które trzeba kupić, są ludzie i to jest największy zarówno asset, tak, wartość firmy, jak i koszt. Dlatego dużo się energii wkłada na to, żeby zatrudnić właściwych ludzi i żeby ich utrzymać. Stąd są różne benefity i próby, tak, zarządzania ludźmi. Natomiast czasami okazuje się, że organizacja tak szybko się rozwija, że ktoś zatrudniony w styczniu danego roku nie jest już wystarczająco dobry w grudniu. I nie jest to kwestia tego, że ta osoba była źle zatrudniona. Nie jest to kwestią tego, że ta osoba się pogorszyła, tak? Czy pogorszyła się tej performance, czy efektywność tej osoby. Chodzi o przypadki w silnie, bardzo szybko rosnących organizacjach, w których po prostu proces rozwoju organizacji przebiega znacznie szybciej niż naturalny, normalny proces rozwoju każdej osoby. Na przykładu HR manager w firmie 50-osobowej może mieć ten sam tytuł, co w firmie 300-osobowej, ale już będą to zupełnie inne oczekiwania, inne potrzeby od takiego człowieka, od takiej osoby. I efektem tego może być zmiana oczekiwań, które są stawiane przed danym tytułem, czy przed daną osobą, przed daną pozycją w firmie, a niekoniecznie umiejętności danej osoby mogą rosnąć wystarczająco szybko. I takie sytuacje zdarzają się dość często, że osoby, które wtedy gorzej funkcjonują, czy poniżej oczekiwań, które są stawiane przed tymi osobami, ściągają całą firmę w dół, demotywują zespół. I tak jak często mówi się, że nigdy nie można zwolnić kogoś za szybko, to jest bardzo mądre stwierdzenie, na którym sugeruję też Wam się chwilę dłużej zastanowić, to jest bardzo naturalne, że jeśli już kogoś zwalniamy, jeśli z kimś się rozstajemy, to robimy to za późno. To oznacza, że tak naprawdę były przesłanki merytoryczne do tego, żeby tą osobę zwolnić wcześniej, żeby się z nią rozstać, ale przez naturalną niechęć do zwalniania ludzi, uważam, że każdy normalny, zdrowy, dobry człowiek nie lubi zwalniać. To nie może być nic miłego, nie można czerpać z tego radości i satysfakcji. To powoduje, że w naturalny sposób odsuwamy ten proces zwalniania czy rozstawania się z ludźmi. Tylko niestety to może być tak naprawdę coś, co robimy dla kogoś dobra, tak? Bo nie lubimy zwalniać, więc pokazując jakąś empatię, chcemy odsunąć ten proces w czasie, to nie pracując przez ten okres z daną osobą, tak naprawdę krzywdzimy i tę osobę, i resztę zespołu, i całą organizację. To jest błędna percepcja tego, co jest dobre tak naprawdę dla wszystkich zaangażowanych. Dlatego, że jeśli osoba ściąga tak naprawdę zespół i firmę w dół, to wszyscy to odczuwają, wszyscy są w jakiś sposób ofiarami tego, jak funkcjonuje zespół, dany obszar czy firma z tego powodu. I o ile zdecydowanie jestem przeciwny takiemu podejściu do życia, jak to szczególnie w starych korporacjach ma miejsce, tak, że co jakiś czas, tam kwartał, miesiąc trzeba zwolnić 10% najniżej performujących osób, to jest absolutnie złe, to powoduje wyścig szczurów, to jest coś, do czego absolutnie nie zachęcam, to warto co jakiś czas sprawdzić, czy tak naprawdę osoby pracujące w zespole nadal realizują te elementy, te cele, które są stawiane nie oryginalnie przed tymi osobami, jak one zostały zatrudniane, ale jakie są potrzebne przez daną organizację w tym momencie. Szczególnie, tak jak mówiłem, dotyczy to organizacji, które rosną. Dla przykładu AirHelp urósł w ciągu 3 lat od 50 osób do 700 osób.
To jest bardzo szybki wzrost i wiele stanowisk, tak jak wspomniany HR manager czy PR manager, na przykład zupełnie inaczej wyglądały na początku tej drogi, a inaczej wyglądają w tej chwili. Jako efekt tych rozważań i rozmyślań miałem wielokrotnie tą nieprzyjemność rozstawać się z ludźmi za późno. I wtedy, jeśli nie byłem w stanie odpowiednio, nie tylko, nie chodzi nawet o przygotowanie tych osób do takiej decyzji, ale tak naprawdę umiejętnie popracować z tymi ludźmi wcześniej do tego momentu, żeby udało się albo nadgonić te brakujące elementy w oczekiwaniach względem tej osoby, a rzeczywistości, albo po prostu wspólnie, choć może to dziwnie brzmieć, wspólnie dojść do tego, że jednak ta praca dla tej osoby nie jest najlepsza. I popełniłem wiele błędów, często zwalniać ludzi za późno bez wystarczającej informacji, bez to, co często się w polskim HR-ze nazywa planem naprawczym, natomiast w praktyce jako plan naprawczy bardzo, bardzo, bardzo rzadko występuje i działa, dlatego że zostaje uruchomione za późno, w momencie, gdzie tak naprawdę w głębi duszy większość menedżerów podjęła już decyzję, że tej osoby w organizacji być nie powinno i że powinno się ją zwolnić, a plan naprawczy jest tylko jakąś taką dziwną próbą usankcjonowania tego procesu. To, o czym wam dzisiaj mówię, czyli plan Jasona Gora, Managing People Out, jest czymś znacznie głębszym i jeśli przy dobrym przeprowadzeniu, czymś znacznie efektywniejszym niż to, z czym mogliście mieć kontakt dotychczas. Po pierwsze, ten proces Managing People Out, czyli zarządzanie odchodzeniem ludzi, jest uważam bardziej ludzki, zwyczajnie ludzki, zdrowy dla danej osoby, też dla psychiki menedżera i przede wszystkim dla zespołu, którego dotyczy osoba, czy w którym pracuje osoba, o której mowa. Ten proces rozłożyłem na 5 takich kroków. Po pierwsze, musimy dawać informację zwrotną. I to jest coś, co dotyczy nie już samego procesu rozstawania się z ludźmi, tylko to musi się odbywać regularnie, non-stop, częściej niż raz w miesiącu, po to, żeby osoba wiedziała, czy jesteśmy zadowoleni z tego, w jakim kierunku ona zmierza. Żeby nie było zaskoczeniem dla tej osoby, że nagle wszystko jest źle, a do tej pory nie było żadnych takich sygnałów, wszystko było w porządku. Musimy dawać ten feedback, tą informację zwrotną regularnie, między innymi dlatego, że ludzie się zmieniają. I musimy im dać szansę na to, żeby się zmienili, zanim będziemy się zastanawiali, czy ta osoba w ogóle pasuje do organizacji, czy nie. Przy takich rozmowach warto korzystać z metody Fuel, o której w poprzednim odcinku wam opowiadałem. Warto też zakładać pozytywne intencje. Przekazywanie feedbacku, szczególnie takiego negatywnego, nigdy nie jest łatwe. A jeśli zrobimy to przy zakładaniu pozytywnych intencji, to jest szansa, że znacznie lepiej to zostanie przyjęte i efektywniej będzie się pracowało ludziom nad informacjami, które dostaną, zarówno pozytywnymi, jak i tymi negatywnymi. Drugi punkt tego już powiedzmy do procesu Managing People Out. Jeśli samo regularne przekazywanie feedbacku nie działa, to musimy jasno powiedzieć, co jest nie tak. Musimy, jak to się mówi po angielsku, nazwać tego słonia w pokoju, czyli nie obchodzić, nie mówić gdzieś dookoła, niejasno, tylko wprost powiedzieć, jakie są nasze oczekiwania, czy oczekiwania firmy wobec tego stanowiska. Jeśli one się zmieniły, to trzeba wyraźnie o tym powiedzieć, że to, co jeszcze w styczniu wyglądało tak, teraz firma tak urosła, jesteśmy w połowie roku, teraz te oczekiwania są inne i to jest komunikacja dwustronna. My nie powinniśmy tylko mówić do pracownika, jak to ma działać, tylko przede wszystkim powinniśmy słuchać też, jaka jest jego, jej perspektywa w tym procesie. Bo często z braku odpowiedniej komunikacji między nami a pracownikiem może wynikać to, jak pracownik funkcjonuje. To bardzo często może być po naszej stronie jako menedżera powód, dla którego jest tak, a nie inaczej. To jest też moment na to, żeby wspólnie zastanowić się, co może być zrobione lepiej. I tutaj znowu wracam do metodologii Fuel, gdzie mówimy o eksplorowaniu opcji, czyli o rozważaniu różnych opcji, nie narzucaniu rozwiązań, tylko wspólnym dochodzeniu do tego, jak powinniśmy to zrobić, żeby było lepiej. Nie mamy tutaj wymuszać konkretnych rozwiązań, bo to nie będzie efektywne,
tylko wspólnie, razem z drugą osobą musimy się zastanowić, co można zrobić, żeby oczekiwania, które teraz zostały jasno, możliwe, że nawet po raz pierwszy przedstawione danej osobie, jak zrobić, żeby faktycznie ta osoba miała szansę je spełniać. Punkt trzeci w tym procesie, warto jest bardzo jasno napisać zobowiązania, czy spisać zobowiązania. Jakie zadanie, jakie, co się musi wydarzyć, kto to musi zrobić i do kiedy, żeby można było uznać, że dana sytuacja, dany parametr, dany obszar został podniesiony do tego poziomu, który jest oczekiwany względem tego stanowiska. Te oczekiwania muszą być spisane i regularnie trzeba się przyglądać właśnie przy spotkaniach, w trakcie spotkań jeden na jeden, temu, czy te zobowiązania są spełniane. Nie chodzi o to, żeby raz na dwa miesiące na to rzucić okiem, tylko regularnie, szczególnie jeśli już uruchamiamy ten proces potencjalnego rozstawania się z pracownikiem, musimy dać jasny komunikat, kiedy, co chcemy zobaczyć, w jakim momencie. Taki proces może trwać kilka tygodni, ale raczej nie powinien trwać wielu miesięcy. To jest proces, który jest niezbędny, bo inaczej tylko tracimy czas. Jeśli nie zorganizujemy tego w taki sposób jasny i konkretny, to po kilku miesiącach możemy mieć tylko złudzenie, że tak naprawdę program naprawczy, czy ten proces przeprowadziliśmy we właściwy sposób. Punkt czwarty. Zdarza się tak, że samo ustawienie tych zadań, zobowiązań i przedstawienie jasno tego, czego oczekujemy od pracownika na danym stanowisku, już wystarczy. I osoba nadgoni, osoba lepiej zrozumie to, czego od niej oczekujemy, zrozumie różnicę tych oczekiwań względem pierwotnych miesięcy, pierwotnych, wczesnej czy wcześniejszej jakby pracy, ale czasami okazuje się, że to jednak nie działa. Wtedy trzeba jeszcze raz usiąść i porozmawiać wyraźnie, znowu dwustronna rozmowa, nie zakomunikować, tylko porozmawiać. Wyjdzie z tej rozmowy, że obie strony próbowały, tak, że była próba znalezienia czy uwspólnienia tej wizji danego stanowiska, danej roli w organizacji, że te konkretne zadania były wyznaczone, nie zostały one zrealizowane i że to jest prawdopodobnie moment na to, żeby zastanowić się nad innym rozwiązaniem. I to jest jeden z trudniejszych elementów tego procesu. Warto w tym momencie się zatrzymać, zapauzować i poczekać, choć może być to niekomfortowa, mocno cisza, na to, aż pracownik sam zaproponuje rozwiązanie. Tym bardziej, że nie chodzi tu o rozwiązanie typu zwolnijcie mnie, bo to może się wydawać najbardziej oczywiste, ale może się okazać, że ta osoba poprosi o zmianę funkcji w organizacji. Może ta osoba zrozumie, że jednak nie chce być na przykład menedżerem, albo nie chce dalej iść tą ścieżką kariery, ale chciałaby zostać w organizacji. Może ma pomysł na to, jak swoje umiejętności, które cały czas posiada, jednak zatrzymać i wykorzystać w tej organizacji. Natomiast dajmy tej osobie to zaproponować, bo może się okazać, że znajdzie jednak ta osoba rozwiązanie, które będzie dobre i dla nas, i dla organizacji, i dla tej osoby. W jakimś momencie musimy wybrać, które z tych rozwiązań jest jakby najlepsze dla organizacji, dla tej osoby. Może się też, i to punkt piąty tego procesu, okazać, że osoba zdecyduje się opuścić organizację sama, że nie będzie chciała czekać, aż będzie zwolniona, tylko sama poczuje, że to już nie jest jakby ta rola, do której ta osoba się zapisywała, do której ta osoba chciała przyłączyć i że ta rola nowa tej osobie też nie odpowiada. Bo mało kto przy zdrowych zmysłach w długim okresie czasu chce być negatywnie oceniany. Chce wiedzieć, że nie dorasta do roli, która może przerosła tą osobę w tym momencie. I w takim wypadku ta osoba albo znajdzie inne miejsce w tej organizacji, skoro nie udało się nadrobić jakby tych brakujących oczekiwań niespełnionych, albo po prostu ta osoba opuści tę organizację. I takie samodzielne opuszczenie będzie i lepsze dla tej osoby, i dla zespołu, i dla firmy. Natomiast już tak kończąc trochę ten wątek o procesie Managing People Out, warto zwrócić uwagę, że to nie jest narzędzie, które powinno być zastosowane w momencie, kiedy firma zmuszona jest do nagłego ograniczenia kosztów, tak, do redukcji zatrudnienia.
To jest długi proces i nie należy go traktować jako coś, co może być właśnie stosowane w takich nagłych sytuacjach, właśnie dlatego, że to zajmuje czas. Żeby proces miał sens, on musi móc potrwać kilka tygodni, czasami nawet kilka krótkich miesięcy, żeby faktycznie dać realnie szansę osobie na nadrobienie tych niespełnianych od jakiegoś czasu oczekiwań. I druga myśl jest też taka, że to jest proces, w którym menedżer musi wierzyć, że jest szansa na to, że ta osoba nadgoni i będzie realizowała te zadania we właściwy sposób. Bo jeśli nie czujemy, że taka szansa jest, to tylko marnujemy swój czas i czas tej osoby na ułudę planu naprawczego. Jeśli nie wierzymy, że taka szansa jest, to lepiej, łatwiej dla wszystkich jest po prostu takiej osobie podziękować i uzwolnić. Nie jest to miłe, ale jeśli nie wierzymy faktycznie, że sobie możemy pomóc lepiej się odnaleźć w tej sytuacji, to nie ma co marnować wielu tygodni czy miesięcy na taki proces. Mam nadzieję, że ta wypowiedź w jakiś sposób usystematyzowała Wam proces wspierania ludzi w ich odchodzeniu lub właśnie odnajdywaniu się na nowo w organizacji. Bardzo serdecznie polecam podcast Jasona Gora, on jest w języku angielskim. Możecie link do niego znaleźć na blogu saunagrow.com. I po wysłuchaniu tego podcastu, zarówno mojego, jak i oryginalnego podcastu od Jasona Gora, będzie Wam łatwiej stosować ten proces bardziej intencjonalnie niż intuicyjnie. Bądźcie dobrzy dla Waszego zespołu. Pomagajcie wszystkim w Waszym zespole rosnąć. Czy to wewnątrz Waszej organizacji, czy poza tą organizacją. To jest Wasz obowiązek jako menedżera i jako dobrego lidera. Miłego dnia. Podobał Ci się ten odcinek? Czujesz, że warto porozmawiać o tym szerzej? Nagraj swoje pytanie lub komentarz na saunagrow.com/rozmowy lub zwyczajnie umów się na indywidualny mentoring biznesowy w saunie. Do zobaczenia!